A u nas na szczycie nie była dosyć duża organizacja. Duża była. Tam na 50 numerów wsi, to tam było więc jak 10% to było zorganizowanych. Były i konfidenty, i ludzie, co sprzedawali za... No tak, trzeba było się bronić. I byli złodzieje też, którzy pod pseudonimem niby, że są w organizacji, żerowali na tym. Mało tego, że kradł i jeszcze gwałcili. Taki przykład szczegółowy. Organista tam z kostium ukradli tego organistę, ale był oficerki mu zabrali brązowe. I ten gościu, co okradł, włożył sobie na te i chodził, paradował się, jak się tym wziął. Ale jego też obserwowali. I donieśli do tego właściciela, że ten i ten gościu chodzi w oficerkach brązowych. No i dobrze. To była znowu w Armii Krajowej, była taka jak gdyby sekcja, że karali. Zgłosiło się znowu, dwóch się wyznaczyło z Armii Krajowej, że go mają pilnować. Umawiać się z nim, żeby przez granicę, on był, tu była gubernia, a tu była rzesza, a tam Cieszyn był już gubernia. I tak go ugadali, że się że wezmą go razem z nimi, przejdą przez granicę. Nie? Ale jak nastał szarówka, to mniej więcej jego trzymali. W końcu, jak już było szarówka dobra, to powiedzieli, wyrok odczytali, że kradł, gwałcił i za to ponosi karę śmierci. I wyprowadzili go z domu. Tak w Cieślinie, tak pod górkę, kropli, dziada i koniec. Przecież była w organizacji, był tak samo, był sąd, sędzia, był literz adwokacji, co bronili w razie czegoś. I, a jak tego to udowadniali, no już winę. No, także, że to wszystko było zorganizowane. Nie było tak, że wyłamywać się albo nie to. Nie. No, była zasada, żeby się solidaryzować, znaczy między sobą. Żeby widziło jeden drugiego z czego, żeby czasem nie iść na lewo. No, no. Na taką akcję, jak się zebrzył tego, to trzeba było być bardzo ostrożnym. Bo nie tylko obcych ludzi, ale i swoich też trzeba było się uważać. Bo nie wiadomo, co komu mogło zaświecić w głowie i iść na to, co nie potrzeba. Bo to była zasada, żeby się nie za bardzo pokazywać. To była jedna z najlepszych zasad, że nie wolno się dekonspirować. A czy pan składał przysięgę w AK? No to przysięgę, że na pewno, że się składało. Była przysięga, był taki tekst ustalony i że przed tym się kładło rękę na tej, jak gdyby, świące i się przysięgało i składało się przysięgę. No, ten sposób. Z bronią było bardzo krótko. Przeważnie na akcję to była broń wypożyczana, a tak to nie było, bo raz, że ktoś mógł zauważyć, że jest się
pod bronią, nie? I wtedy on zaczął jak gdyby podskakiwać, no to nie było, a to musiało być wszystko w tajemnicy, wszystko, żeby nic nie wiedział, no. Z tym, co się robiło, wszystko się robiło, ale nikt nic nie wie, o, była taka zasada. Mhm. A jak, w jaki sposób się zdobywało broń w konspiracji? Skąd mieliście broń? Przeważnie to się zdobywało na specjalna grupa, że obserwowała dany odcinek, na przykład co chodzą, strzelnicy chodzili i jaka zmiana następowała w jakim czasie, to wszystko jak się synchronizowało, jakby powiedział, to dopiero wtedy się robiło obławę. Tak. I wtedy się zdobyło broń. A czy po wojnie, czy pana ścigało na przykład UB za to, że pan był w AK? Ja się chroniłem. Nie. Bo dlaczego? Brat mój miał teścia cały w UB. Nie? Więc jak on jak gdyby chciał coś na mnie nadać, to ten wiedział. No, to. Także to już nie zostało jak gdyby odsunięte. Brat starszy, znaczy Julek, on był więcej takiego, a mnie chronił i nie dopuszczał mnie do pewnych spraw. Bo wiedział, że wystarczy jak jednego w razie czegoś zginęło, to żeby jeszcze ktoś został.